chodzenie po schodach. Dobra, Radek, masz challenge. Wszystko się zaczęło od Egipcji. Nie jesteś prawdziwym fanem komiksu, jeśli nie czytałeś tego. Radek, ciebie zostawić na kilka chwil. Dlatego my jesteśmy durni po prostu. My jesteśmy durni po prostu. Cześć, witajcie w pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i jestem dzisiaj na dworcu. Bardzo on brand dla naszego kanału nagrywam na Łodzi Fabrycznej, ale nie tutaj będę nagrywać większość tego odcinka, ponieważ przyjechaliśmy zwiedzić Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. Dostaliśmy zaproszenie razem z Radkiem, którego tutaj nie ma, ale Radek powinien być tutaj za pół godziny. Teraz gdzieś tam włóczy się w koluszkach. I jeśli się nie mylę, to właśnie Centrum Komiksu jest gdzieś tam. Tam, bo ogólnie cały kompleks EC1 jest o wiele większy. Jak nie wiecie, EC1 to jest dawna elektrownia, tak mi się wydaje, nie znam się za bardzo na historii, ale w każdym razie budynki po dawnej elektrowni, które teraz służą dla głównie celów kulturalnych. Wiem, że tam są jakieś tam wystawy związane z nauką, jakieś planetarium, ale gdzieś tak w październiku ubiegłego roku, mniej więcej wtedy, kiedy był festiwal komiksu w Łodzi, otwarto właśnie to Centrum Komiksu, które było przygotowywane od wielu lat. W ogóle Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Domyślając się po tym, jaki profil jest jakby też chociażby festiwalu w Łodzi, bo to jakby jest podobna organizacja. Nie wiem, czy dokładnie te same osoby, czy ta sama organizacja, ale wiem, że to wszystko jest jakoś ze sobą powiązane. No to można się domyślać, że to jest tak jakby Centrum Komiksów i Gier. Tylko ładniej nazwane. Powiem wam, że kiedyś studiowałem w Łodzi i obserwowałem budowę na bieżąco Łodzi Fabrycznej i sporo się zmieniło od tego czasu. Jej, mamy Radka. Idziemy omówić centrum, wiesz co na początku jak nagrywałem powiedziałem? Centrum na Kopernik. Widać, że z Warszawy, przesiąknięty stolicą. Dobra, idziemy do tego Centrum Komiksu. Radku, jakieś oczekiwania, bo idziemy ocenić i będziemy oceniać poszczególne miejsca. Nie? Nie wiem, może nie będziemy. Będziemy, zobaczymy. Więc zobaczymy, jak będzie. Widzieliśmy zdjęcia. Nie wiem, czy ty widziałeś jakieś zdjęcia. Tak, widziałem te z otwarcia. Tak, wiemy, że Maciek Kursik chwalił tym, że gdzieś tam jest. Więc będziemy Maćka Kura szukać w Łodzi obecności jego duchowej. Duchowej, tak. Chodzenie po schodach. Nie te lata, nie ta waga. Niestety. Dobrze, jesteśmy już na miejscu. Dostaliśmy krótkie oprowadzanie po całości obiektu, ale i tak będziemy pokazywać wam mniej więcej wszystko, bo tak ogólnie, żeby obczaić wszystko, absolutnie wszystko, co tutaj jest, to trzeba zobaczyć to na własne oczy, bo to robi wrażenie. Tak, jest tutaj naprawdę dużo ciekawych materiałów, dużo ciekawych wystaw. Obeszliśmy tak w miarę na szybko. Specjalnie stanąłeś przy Tomaszu Kołodziejczaku. Oczywiście, bo jakby co powiedzieć, polski komiks by nie istniał bez Tomasza Kołodziejczaka. Jest tutaj bardzo wiele osób, bez których polski komiks by nie istniał. Tak jak widzimy, są takie ekraniki, w których można posłuchać wywiadów z różnymi właśnie osobami związanymi z komiksem. Tutaj na przykład Krzysztof Ostrowski, wcześniej był Tadeusz Baranowski, czyli autor oczywiście Diplodoka, Andresolki, Łukasz Kowalczuk. Więc i autorzy ci starsi, ci nowsi, ich wypowiedzi są tutaj nagrane odnośnie różnych rzeczy związanych z komiksem. Więc pewnie tego materiału, tylko tego, co można tutaj obejrzeć, to są pewnie godziny. Mamy na początku ludzi związanych nie do końca najczęściej jako scenarzyści czy rysownicy, tylko jakoś związani z komiksem, czyli między innymi Tomasz Kołodziejczak, jest Szymon Holzman z Kultury Gniewu, jest Jerzy Szyłak, czyli też chyba pod względem takich prac naukowych chyba numer jeden w polskim komiksowie, Wojciech Birek, czyli tłumacz z francuskiego, wielu wspaniałych serii. I tutaj są ich wypowiedzi odnośnie różnych rzeczy związanych z komiksem. Dobra, Radek, masz challenge. Musisz poprawić emocje Geralta. W ogóle Geralta jest bardzo dużo w tym centrum. Tak, raczej to nie jest nic dziwnego. Ogólnie tak jakby można powiedzieć, to obecnie chyba najwięcej tutaj jest Geralta i Thorgala, bo Thorgala nie tylko jest na wystawie komiksowej, jest też osobna wystawa Rosińskiego. Anime Geralt. Anime Geralta, ja nie wiem, znaczy to są takie dość animcowe. No, blisko. Ale tu mamy takie, coś takiego, nie wiem. O, no, to już jest... Coś mi nie pasuje, chyba że jakieś, coś tego typu. Ej, a czy to jest wąs?
Nie, to są usta. What he see cooking. To jest usta. Nie, to są usta, to nie jest... Chociaż, Radku, hamuje cię tylko kreatywność, więc... Dokładnie, dokładnie. To na przykład, teoretycznie to jest oko, co nie? To jest oko, ale teoretycznie to mogło być jakieś słuchawki, dokładnie. Albo kolczyk, albo cokolwiek to by mogło być. Możemy tutaj usłyszeć dymki. Pasztet strocin. Czemu nacisnąć akurat pasztet strocin? No co? Jestem ciekawy, jak brzmi wrum. Myślałem, że paszczo. To są, podejrzewam, oryginalne plansze komiksowe z bajki na końcu świata oraz Tymka i Misza. Mamy tutaj właśnie nałożone napisy na osobnych warstwach, czyli prawdopodobnie tak jak najczęściej te komiksy powstają. Oczywiście to zależy od tego, jak dany autor te komiksy tworzy. Cześć Maciek, cześć. Mamy tutaj właśnie alternatywne wersje okładki zaćmienia o zmierzchu. Jest dużo takich interesujących ciekawostek z punktu widzenia takich nawet fanów komiksów, którzy właśnie czytają to, co jest na polskim rynku. Tutaj troszkę segment zagraniczny. Tak, tutaj mamy zagranicznych scenarzystów, tutaj mamy polskich. Tak, a ci tutaj są scenarzyści? Tutaj masz tych rysowników. Bo tutaj są pokazani twórcy, którzy są zdani też poza komiksowym. Okay. Bo na przykład jest Neil Gaiman, właśnie Aleksander Jodorowsky, czy na przykład Federico Fellini, który właśnie pracował też głównie był reżyserem, ale właśnie z Milo Manarą jakieś komiksy. Ja kojarzę z tego drugiego tomu Cavazzano, tam było coś o Fellinim. Tak, bo akurat tutaj mamy wspomnianą Lastradę. To jest właśnie komiks, którego Cavazzano zrobił parodię z Mikim, tak w hołdzie właśnie Federico Felliniemu oraz Oscarowi, który zdobył za ten film, jeżeli dobrze pamiętam. To jest pierwsza praca z Torgalem, którą tutaj widzimy, to się widzieliśmy też inne. Nie, Radek, to nie ta chronologia, nie widzieliśmy tego. Wiem, że nie widzieliśmy. Tak, trzeba powiedzieć o tym, że prace Rosińskiego tutaj wystawione, to jest, nie wiem, bo ja aż tak się nie znam, nie kojarzę tej ilustracji akurat, czy to jest jakaś okładka do jakiegoś cyklu pobocznego czy coś, ale trzeba powiedzieć, że... To nie jest podpisane? Obraz malowany na potrzeby kampanii promującej serialów. Czyli nie okładka komiksu, czy tylko obraz jakoś promujący, dlatego nie kojarzyłem, bo jakby była okładka komiksu, to raczej bym kojarzył i trzeba powiedzieć, że tak jak nie jestem stuprocentowym fanem tego, że Rosiński pod koniec kariery wszystkie, całe swoje komiksy rysował jako obrazy, że nie tylko okładki, tylko całość, to jednak te ilustracje robią ogromne wrażenie. Ja tu właściwie mam wolne, Radek o wszystkim gada. Jacek jest ten, który ma kamery. Ja kameruję. Właśnie, ktoś musi tutaj, ktoś musi operować kamerą, ktoś musi gadać. Techniki druku, ale z tego co ja rozumiem, to jest oryginalna plansza, na której albo Janusz Hrista, albo ktoś inny nałożył kolory do jednego z albumów Kajko i Kokosza. To akurat mamy po prostu, to akurat nie jest oryginał, tu akurat widać, że po prostu to jest czarna kreska, ale właśnie w taki sposób w czasach analogowych tworzono kolory, wydawano w kolorze. Wiadomo, dzisiaj to można praktycznie ze wszystkiego wydać kolorowy komiks, a kiedyś to jednak było dość skomplikowane, żeby to się ukazało. Ale oczywiście musi być... Od czego zaczął się komiks, czyli od hieroglifów, bo wiadomo, wszystko się zaczęło od Egipcji. Nie jesteś prawdziwym fanem komiksu, jeśli nie czytałeś tego. Nie jesteś prawdziwym fanem mangi, jeżeli nie czytałeś tego. Wszystko się nie zaczęło. Jaki Egipt? To są nowości. To jest prawdziwa klasyka. Tak, to jest klasyka. Pewnie z 10 wątków na komiks specu jest o tym. Dobra, bo ten film będzie trwać 3 godziny. Idziemy dalej. A co tutaj mamy? Tutaj mamy najpopularniejszy polski komiks, czyli Kajko i Kokosz, bo tytuł Zamek i Atomek jest popularniejszy, nie wiadomo. Na szczęście są wszystkie. Tutaj jest na przykład trochę o tym, o komiksach, tylko czemu dali mangi? Hanami. Ale oczywiście to jest żart, bo wiadomo o tym, że komiksy to mangi. Czyli mangi to komiksy, a komiksy to mangi. No wyprzedana trawant, chciałem kupić ostatnio. Żywe trupy, Tauro, zrób kokolwiek i ktokolwiek inny, wydajcie do końca. Zróbcie cokolwiek z tym trupami w Polsce. Ale wiadomo, błagam. Tintin, Corto Maltese, też świetna rzecz. I to jej są komiksy też z innych regionów. Widziałeś jakiś oryginalny Wieczór Wybrzeża? Nie, nigdy w życiu. No właśnie, a tutaj mamy, bo tutaj jest jakiś pasek z Kajtka i Koka w kosmosie. Jest Marvelek, jest, no to oczywiście TM Semik. Tak, ale nie tylko, bo tutaj na przykład jest jakieś oryginalne wydanie amerykańskie, Superman Family Adventures. Świat komiksu, czyli rzecz, od której się w ogóle zaczął klub świata komiksu i w ogóle wszystko to, co jest wydawane w Egmoncie obecnie. Jakieś komiksy niezależne. No, jakiś jesz.
Tak, ale to ogólnie są magazyny, które właśnie były na przełomie XX i XXI wieku wydawane z tymi dużymi komiksami. Henkley kojarzą chyba wszyscy. Oj tak. Pamiętajcie, Kajko i Kokosz to kopia Asterixa. Co dokładnie tutaj udowadniają? Wiadomo, to nie jest 100% kopia, na pewno nie, ale widać było, co na przykład na blogu na plasterki zostało pokazane, że jednak pewne rzeczy Chrysta zapożyczył z Asterixa, bo wiedział o tym, że coś takiego istnieje i jakieś komiksy z tego czytał. Jest i on dużo Wiedźmina bardzo. Tak, dużo. Tu jeszcze będzie bardzo dużo Wiedźmina w niektórych momentach. Tutaj mamy w aspekcie komiksowo-literackim, ale mamy jeszcze całą ten segment giereczkowy. Też są tutaj te najnowsze komiksy z Wiedźminem, są też wydania zagraniczne. Gdzieś też jest tutaj segment o ekranizacjach i o widziałem, a może to gdzieś tutaj? O. Wybierz mądrze. Oczywiście, że to. Tutaj jest właśnie fragment poświęcony historii polskiego komiksu. Komiksy przedwojenne, czyli Koziołek Matołek, czyli, bo też jest ogólnie cały czas dyskusja, co jest komiksem. I to najczęściej uznaje się za prakomiksy, bo po prostu rzeczy były podpisane nie w dymkach, tylko w podpisach pod nimi. Ale odnośnie Diplodoka to właśnie... Jaramko. Tak, cały czas, bo my widzieliśmy właśnie na festiwalu w Łodzi półtora roku temu prezentację Diplodoka. Od tego momentu się jaramy i czekamy na premierę i liczymy, że naprawdę będzie to dobry film. Tak, zapraszam na naszą topkę animacji na ten rok, na które czekamy. W mojej topce też jest Diplodok. A czyli tam było bardziej tak jakby o współczesnym polskim komiksie, o tym czym jest komiks i tego jak jest zbudowana ta narracja. Tutaj natomiast jest o historii polskiego komiksu, a także co o różnych formach właśnie związanych z komiksem, jakichś adaptacjach i innych tego typu rzeczach. To idziemy dalej. Jesteśmy teraz w takich salach, tam są też sale warsztatowe, do których obecnie nie mamy dostępu, ale musicie nam uwierzyć na słowo. A tutaj, co to jest? Tutaj są ogólnie związane różne rzeczy z festiwalem w Łodzi, który już się odbywał od 35 lat, więc tutaj widać, jak zaczynał po prostu festiwal łódzki. Jakieś pierwsze wydawnictwa, pierwsze reklamy. To jest w ogóle kaseta zawierająca reklamę, spot reklamowy 15. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, więc to już musiało być 20 lat temu. No i tutaj statuetki, które są przyznawane podczas gali na festiwalu. I nigdy na tej gali nie byłem, bo ona jest dość późno w sobotę. Taki trzeba już wracać od tej pory. Dokładnie. A jednak mamy wejście do tej sali. Są szykowane, są robione właśnie różne warsztaty i trzeba powiedzieć o tym, że jest wyposażone to bardzo dobrze pod takim względem właśnie warsztatów komiksowych. Ja bym chciał mieć takie biurko, nie wiem po co, ale jestem wyjątkowo niezdolny komiksowo, ale... Ja kiedyś jeden pasek narysowałem. O. Ale tak naprawdę to był po prostu jeden rysunek na komputerze, do którego po prostu trochę przerobiłem do tego i na dawnym forum gildii go dałem w konkursie na pasek komiksowy. Kiedy wydanie kurcy? Zmieniamy teraz troszkę tematykę, bo byliśmy przy komiksach, a teraz przechodzimy do gier. I odnośnie gier, to tutaj i odnośnie całego procesu tworzenia gier jest też cała wystawa, która jest ogromna. Tak. I tutaj też są taki mocno interaktywny element, ponieważ dostaje się opaski z kodem QR i można właśnie zbierać punkty. A tutaj właśnie na tym początku można chyba sprawdzić, ile ma się punktów. What is he cooking? Czy ja mam tutaj najpierw zeskanować, czy jak to? A, zeskanowało się. Twój identyfikator. Na początku stwórz na obiekt, który będziesz kontrolować. W ogóle to jest fajne, że to się łączy z tą komiksowymi elementami. O, Radek jest w trakcie kodowania. Ale akurat podobne rzeczy robiłem na niektórych rzeczach, więc akurat ten kod, bo akurat tam były w C Sharpie, ale to właśnie wydawało mi się, że to było w C++ie. To co tutaj było pokazane. Radek, co ty robisz? Radek, ciebie zostawić na kilka chwil. Nie możesz teraz zmienić tej wielkości broni, już masz... Tak, bo to już przeszliśmy dalej. Idziemy zobaczyć, do jakiej pracy się nadaje. Mamy tutaj symulację studia, które rekrutuje osoby do game devu. To na tym polega, że tutaj jakby mamy oczekiwania, które są osoby zatrudnionej. Czy to jest dobre CB? 3 game jamy na MFC. Jedną z nich jest gra XD.
Aha, czyli... Osoba nie posiada kwalifikacji ani doświadczenia pracy na tym stanowisku. No wiecie co? Szybka decyzja, Radku. Jaki projekt gry tworzymy? Oczywiście, że AAA. Nie, Radku, nie. Rynek AAA jest bardzo ryzykowny. Najlepszy średni projekt, tak około 2 lata. Dobrze? Tak, tak, próbuję. Dwa lata na produkcję gry. Czyli jak teraz zaczniemy, to na święta przyszłego roku będzie gotowe. Na pewno 100%, co nie? No chyba, że się opóźni. Ale wiesz, trzeba przed świętami oddać, sprzedaż przed świętami. Nie. No właśnie. Dlaczego ten oddanie jest akurat na 12 miesiąc? Nie, to bardzo zła końcówka roku. Tutaj mamy tworzenie konceptu gry, tak? Tworzenie, pisanie gry, tak? Ja tylko podciągnął. O, i zapaliła się tamta książka. Jak ja widzę taką makietę, to wiesz, Jacek, co mi się kojarzy? Jakiś na przykład Powrót do przyszłości, czy jakieś inne takie rzeczy, gdzie po prostu bohater tworzy makietę. Oczywiście ta makieta jest nieskolorowa, właśnie ona jest właśnie tak przedstawiająca, właśnie jak są bryły stworzone, bo tak właśnie... Tak, ale to się wyświetla się też projekcja na to. Tylko w tej chwili trzeba pewnie odpalić coś. Wyświetl mapę, no. O to chodzi. Pięknie, tak, teraz nam się piękne tekstury pojawiły. Czanki się załadowały. Wyglądasz w tej chwili jak Mon Mothma, która planuje, gdzie jest baza Imperium. Faktycznie, też to, no tak, tak. Więc w dużym skrócie mamy tutaj proces tworzenia gier od samego początku. I jakby zaskoczyła mnie ta wystawa czymś takim, że myślałem, że głównie będzie, no jasne, są tutaj też miejscami takie po prostu stricte interakcje dla troszkę młodszych, zainteresowanych powiedzmy, ale jest też dużo na przykład związanego z rekrutacją i w ogóle z takim produkcyjnym tworzeniem gier, że na etapie właśnie takiego po prostu ogarniania wszystkiego i produkcji, że to jest całkiem ciekawy know-how do dowiedzenia się. Myślałem, że wchodzimy komuś do biura tutaj na zapleczu, a to jest po prostu stanowisko dewelopera, programisty i ogólnie osoby, która się zajmuje grami. Jujutsu Kaisen. Jezu, tutaj są dwa wydania. Kto ma dwa wydania Sandmana? Ja? Ja też mam dwa wydania. A, czy ci ciekawostka, Radku? Tłumaczyłem odcinek, napisy do tego odcinka Futuramy, z której jestem mem. Nice. Tu właśnie mamy związaną rzecz z dźwiękiem. A ja niestety chyba nie z dubbingiem, tylko po prostu z efektami dźwięku. Radek, nie gadaj. Dobra. Dubbing! Tutaj mamy znanego aktora dubbingowego Jacka Gajowniczka. Tak, cały jeden wpis na Dubbingpedii. Czy nie, ty nie masz strony na Dubbingpedii? Nie, strony nie mam. Nie, masz tylko wpis, a jesteś na Dubbingpedii, ja mam stronę na Dubbingpedii. Scenerię, tak. Wiesz postać, nagraj głos. To jest jak z drugiego odcinka Doktora Who specjalnego. Tak, więc proszę tutaj... Nagraj. Tak. Gdzie ja jestem? Co się dzieje na tym statku kosmicznym? Gdzie jest doktor? Gdzie jest Tenan? Przeleciałem tutaj połowę galaktyki. Już ci się czas skończył. A tu... Gdzie ja jestem? Co się dzieje na tym statku kosmicznym? I co, ja mam być demonem? Jestem demonem, więc proszę ten. Radek jest demonem teraz. Trzeba przejąć władzę nad całą tą ziemią. Tą oto wspaniałą planetą, gdzie mieszkają miliardy istnień. A bo to automatycznie zrobiło, czyli popełniłem ten sam błąd, o którym był powiedziany w Widzę Głosy odnośnie Transformers, że trzeba po prostu nagrywać normalnie, a nie po prostu udawać, że ten... To jeszcze raz spróbuję. Tak, więc ten. Trzeba przejąć władzę nad całą Ziemią, nad miliardami istnień, które ją zamieszkują. Będziemy wielcy i potężni. Jestem robotem i... Aha, nie powinienem tak robić, ponieważ... Nie, bo to jest echo. Jezu. To dlatego my jesteśmy durni po prostu. My jesteśmy durni po prostu. Chodzi się echo po kanionie, a my jesteśmy idiotami. Jezu. A jeszcze zaczniało w miarę dobrze, co? Tak, to by zabrzmiało dobrze. Ja też zamierzam przejąć władzę nad światem. Najpierw nad tym statkiem kosmicznym, bo to jest trochę skomplikowane, ale tak, zamierzam. Nie rozumiałem pod sam koniec. Czyli tak jak w polskim nawinie. Efekty dźwiękowe też można nagrywać. Dobra, mamy dwie strefy komiksu za sobą, strefę gier ogólnie, jeśli chodzi o tworzenie gier, a teraz wracamy do przeszłości. Jesteśmy w strefie retro.
Tak, i chyba za chwilę przeniesiemy się wprost w lata 80. Ale gaming... No wiadomo, to były gry, co nie? Jest tutaj dostępna też świeżutka prasa. Audio, wideo, hi-fi, 86 rok. No ciekawe, co tutaj się dowiemy. Zaraz, przypomnij mi, to jest 86 rok, tak? Tak, HDTV, standard przyszłości. No chyba coś z tego kiedyś będzie, co nie? Może, nie wiem, czekamy. Kasety wideo, pamiętasz coś takiego? I to w takim stanie, takim nieśmiganym. O, on jest funkcjonalny. On działa. Ogólnie tu ma bardzo dużo rzeczy jest funkcjonalnych i działających. Realnie tutaj prawie nic nie będzie pewnie słychać, bo są odgłosy z automatów. Tak, ale jesteśmy w strefie automatów. Dobrze, trafiliśmy na jeszcze większą część wystawy poświęconą Grzegorzowi Rosińskiemu. Tak, i tutaj są kolejne fantastyczne obrazy Rosińskiego. I naprawdę to wygląda fantastycznie. Czy my nie żartujemy, jak mówią, że to jest naprawdę wielkie. Zobaczcie, to jest tylko jakby sam ułamek całego tego pomieszczenia, które jest ogromne, tam daleko. Te obrazy tutaj, to jest złoto. To jest złoto i powiem szczerze, że ja... Cóż, chyba mówiłem, nie jestem wielkim fanem Rosińskiego. Trzy razy już mówiłem Rosińskiego, ale dla samych tych obrazów tutaj warto przyjechać, a z tego co wiemy, to jeszcze tylko kilka miesięcy tutaj będzie ta wystawa Rosińskiego. Tak. Potem będzie dostępna w Warszawie. Tutaj mamy na przykład tom właśnie audiobooka do tych dwóch pierwszych tomów Torgala. I co by powiedzieć, ten obraz to wygląda przepięknie. Tak wygląda przepięknie jako w mniejszym formacie, ale oryginał w takim formacie to jest wow. Tutaj na przykład okładka jednego z albumów Jansa. Torgal i Chris. Też piękny obraz. To jest rzecz, którą myśmy widzieli, wcześniej nie widzieliśmy, ale to jest bardzo w ogóle ciekawa rzecz. To jest pokazane, w jaki sposób w ostatniej fazie kariery Rosiński malował swoje, bo on malował, nie już nie rysował, tylko malował swoje komiksy. Widać, że każdy po prostu kadr to jest taki jeden obraz. I tego, tak jakby jak to się prezentuje w wersji komiksowej, to można mieć do tego różne zastrzeżenia, bo to nie, według mnie nie zawsze po prostu w formacie A4 prezentuje się tak dobrze, jakby to mogło, a jako obrazy, no to już jest zupełnie inny efekt. Oryginalnie powinny być prezentowane w takiej formie. Dokładnie. Pierwszy tom Chris DeValnor, czyli spin-offa Torgala. No naprawdę na żywo te obrazy robią wrażenia. Jezu. Zawał, Radek. Tutaj jesteśmy w strefie VR. Właściwie to częściowo VR, częściowo rozszerzonej rzeczywistości, VR, AR. Magią rozszerzonej albo wirtualnej rzeczywistości jest to, że to co widzimy tutaj, co my możemy wam pokazać, to jest takie bardzo puste i biało. Musiał sam dodać w postprodukcji coś, że nagle tutaj wyskakuje. W każdym razie tutaj jest kilka tych stanowisk z Oculusami, gdzie można przetestować swoje siły, jeśli na przykład nikt nie miał w ogóle do czynienia z wirtualną rzeczywistością wcześniej. Ale są też tutaj takie bonusy tutaj związane z rozszerzoną rzeczywistością Escape Room, który na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorny, ale jak dostaniemy tablet, dostaniemy odpowiednie instrukcje, co tutaj robić, można dzięki właśnie tym wszystkim kodom i za pomocą rozszerzonej rzeczywistości przejść ten escape room od początku do końca. Technicznie rzecz biorąc, wszystkie te rzeczy można wykorzystać jakoś ponownie, na przykład do tych poszczególnych kodów przypisać jakieś inne warianty escape roomu. Tak. Więc... Nie mówię, że to się na pewno dzieje, ale jest jakaś taka możliwość. Tak. Oczywiście oprócz VR i ogólnie rozszerzonej rzeczywistości w praktyce, której też możecie tutaj doświadczyć, możecie tutaj troszkę zgłębić się w tajniki, jak co działa i znaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą was trapić. Jak w ogóle tworzy się VR, jak tworzy się rzeczy związane z rozszerzoną rzeczywistością. Wiesz o tym, Jacek, jakby się obejrzeć wszystkie te wypowiedzi na wszystkich ekranach, które są w tym muzeum, to ja nie wiem, czy cały dzień nie moglibyśmy oglądać i jeszcze byśmy wszystkiego nie usłyszeli. Co? Nie słuchałem cię. Z tego, co nam powiedziano, można tutaj przyjść i poczytać sobie komiksy. Oczywiście w normalny dzień, który wszystko jest tutaj otwarte, jest też kawiarnia. O, festiwal sobie poczytać. Oj, bardzo dobre. Jacka Sidzińskiego. A on na przykład Fangę. Uff, dobra. Powoli kończymy naszą wycieczkę. Jeśli jesteście zainteresowani cokolwiek informacji więcej związanych z właśnie Centrum Komiksu w Łodzi, to zapraszamy was. Link jest w opisie. Powiem wam, że ja chyba tutaj przyjadę jeszcze drugi raz, tak na spokojnie, bo
Domyślacie się. Nagrywamy dla was materiał. I jakby jasne, zwiedzamy tutaj i wczytujemy się w te wszystkie rzeczy, ale tutaj jedna wizyta nie wystarczy. Tak. Na przykład odwiedzenie tego miejsca przy okazji Festiwalu w Łodzi też nie jest złym pomysłem. Aczkolwiek, no przygotujcie się, że tutaj, znaczy jeśli chcecie, to możecie się wczytać i zainteresować się wieloma tematami, które są omawiane dosyć dogłębnie, jak na przykład na przykładzie tego gamingu, no i komiksy też były pokazane tak, dosłownie krok po kroku tworzenia. Tak, bardzo, bardzo, bardzo dużo przykładów, bardzo dużo grafik, bardzo dużo oryginalnych ilustracji. I dubbing w grze do zrobienia, więc dzisiaj Radek wygrywa. Dobrze, a więc to wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, dajcie nam znać. Jeśli nie, to będziemy po prostu siedzieć w piwnicy jak zwykle.